Dzień dobry Państwu. Witamy na antenie kanału Zapytaj VC. Jestem Michał Olszewski, towarzyszy mi Arkadiusz Hajduk, towarzyszy mi też tablica kanwasowa, ponieważ kontynuujemy serię odcinków na temat wypełniania linii kanwasa. Jesteśmy już blisko końca. W ostatnim odcinku przeszliśmy się po budżecie i zbudowaliśmy strukturę kosztów i zbadaliśmy przychody. Pora na ósme pole. Ósme pole to jest pole, które się po angielsku nazywa Key Metrics. Po polsku się nazywa kluczowe metryki, czy kluczowe wskaźniki. I teraz tak, cokolwiek nie robicie, to musicie to mierzyć. Jeśli czegoś nie mierzycie, to nie macie nad tym kontroli i to tak naprawdę nie istnieje i wypada Wam z rąk. Tak? Bardzo ważnym jest w budowie firm, w budowie startupu, jest badanie tego, co robicie i przyglądanie się efektom. Bardzo, bardzo często spotykałem się z sytuacją, kiedy ludzie budowali jakiś produkt i nie sprawdzali, co się z nim dalej dzieje. Tak? Albo skupiali się na fałszywych zupełnie metrykach, fałszywych przesłankach, wskaźnikach sukcesu. Nie skupiali się na tym, co istotne. Są tak zwane vanity metrics, te metryki, które odciągają uwagę od istoty sprawy. Przykład, jeśli prowadzicie sklep internetowy, to dla Was kluczową metryką będzie liczba transakcji w tym sklepie. Tak? Liczba po prostu sprzedaży, którą Wasz sklep wygeneruje. To jest coś, co powinniście monitorować i to jest coś, nad zwiększaniem czego powinniście pracować. Na tym się powinniście skupić. Natomiast metryką, która będzie odciągała Waszą uwagę, znaczy taką fałszywą metryką, będzie na przykład liczba odsłon. Wasz sklep, znaczy tak, to jest kuszące i ludzki mózg ma taką tendencję do wyszukiwania sytuacji, które są miłe i nie burzą spokoju Waszego umysłu. I nawet jeśli będzie Wam szło źle, to będziecie sobie tłumaczyli, ok, być może sprzedaż spada, ale mamy coraz więcej odsłon albo coraz więcej zarejestrowanych użytkowników. I chwytacie się takich metryk, a to nie jest właściwe. Na samym początku pracy powinniście sobie założyć, które metryki są kluczowe, ważne i te metryki śledzić, a nie śledzić innych. Tych metryk nie powinno być za wiele, jedna, dwie istotne i powinniście na bieżąco śledzić, jak się zmieniają, ustawić sobie jakieś kamienie milowe zawczasu, kamienie milowe, czyli jakieś ich poziomy w czasie, czyli wiedzieć, że na przykład za pół roku, patrząc na budżet, powinniśmy mieć iluś tam klientów, ileś transakcji, ileś pieniędzy na koncie, żeby nam to dobrze szło i na bieżąco monitorować, co się z tą metryką dzieje. Jeszcze jeden ważny kamień milowy, który powinniście sobie założyć tutaj na tym etapie, już budując Canvas, jest kamień milowy pod tytułem kiedy przestanę, tak? Jakie jest kryterium porażki, bo w każdym projekcie można sobie wyznaczyć jakiś taki moment, kiedy jego kontynuowanie już nie ma sensu, się nie opłaca. Tak? Kiedy możecie sobie stanąć i powiedzieć, ok, w tym momencie dalsze inwestowanie w ten produkt nie ma sensu, bo mi się nie udało, bo nie osiągnąłem jakiegoś poziomu, nie zdobyłem wystarczającej liczby klientów, nie mam dosyć transakcji, nie mam dosyć odsłon, czegokolwiek. Jeśli sobie zawczasu nie ustalicie takiego progu, takiego kamienia milowego, to będziecie prowadzili swój projekt za długo. Przegapicie ten moment, kiedy powinniście go porzucić i zająć się czymś lepszym, bardziej opłacalnym dla Was. Tak więc gorąco zachęcam, znajdźcie sobie na samym początku, wyznaczcie sobie taki punkt, w którym możecie powiedzieć, ok, nie wyszło, robię coś innego. Albo pivotuję. Pivotuję, czyli wracam jeszcze raz do etapu planowania i tak zmieniam swój produkt, tak zmieniam swój startup, że tak naprawdę zaczynam z czystą kartą i robię tą zmianę, zanim jeszcze zupełnie zbankrutuję, tak? Kiedy jeszcze mam jakieś zasoby. Od razu przejdę jeszcze do dziewiątego pola, bo to będzie bardzo krótka opowieść. Dziewiąte pole nazywa się Unfair Advantage, po polsku nieuczciwa przewaga, ale gwarantuję, nie ma to nic wspólnego z nieuczciwością. To jest raczej słabe polskie tłumaczenie. Tutaj w tym polu powinniście wrzucić coś, co powoduje, że to właśnie Wy osiągniecie sukces. Coś, co macie tylko Wy, czego nie można ani kupić, ani skopiować. Tak?
Bardzo często okaże się, że na początku pracy z Canvasem i waszego startupu, to pole będzie puste, bo takiej przewagi nie będziecie mieli. To przewagę sobie zbudujecie dopiero w trakcie. Na przykład rozmawiając z klientami, dowiecie się czegoś unikalnego. Albo wpadniecie na unikalny model biznesowy. Albo zdobędziecie jakiś zasób, którego nikt nie ma. Albo opatentujecie wasz produkt i dzięki temu będziecie mieli jakąś wyłączność na niego. Więc to pole powinno być takim momentem, kiedy jeśli nawet ktoś, nie wiem, skopiuje wasze wszystkie wasze dokumenty, prześwietli wasz produkt, skopiuje was jeden do jednego, to nadal nie odniesie sukcesu, bo będzie mu brakowało tego czegoś dodatkowego, co macie tylko wy. To powinno trafić właśnie w to pole. To jest koniec wypełniania Lean Canvasa. Tak jak mówiłem wcześniej, to nie jest proces jednokierunkowy. Często należy w czasie tego wypełniania wracać do poprzednich pól i modyfikować to, co tam wpisaliście. Zapewne też raz wypełniony Lean Canvas nie utrzyma się za długo i trzeba do niego wracać regularnie i go odświeżać. Gorąco do tego zachęcam. I co jeszcze? Tak naprawdę po poprawnym wypełnieniu tego canvasa, czyli po zrobieniu tego wszystkiego, o czym wam mówiłem, czyli poważnym przemyśleniu problemów, rzeczywistej rozmowie z klientami itd., itd., jesteście w tym momencie, ok, macie kartkę papieru A4 zapisaną, pełną żółtych karteczek najczęściej, i jesteście znacznie dalej niż wszystkie inne startupy robiące to samo. Dlaczego? Bo oni zaczęli od tego pola i wcale nie zrobili MVP, tylko zaczęli budować długą listę funkcji i je po kolei wyklikiwać. Nie mają wiedzy o klientach, nie przemyśleli dokładnie problemu, nie mają podejścia efektywnościowego do marketingu, nie zbudowali sobie kamieni milowych i nie wiedzą, które metryki tak naprawdę trzeba śledzić. I oni tych wszystkich rzeczy będą się dowiadywać jakby za późno, tak? One ich uderzą w twarz. Wy, prowadząc startup, mając to na kartce, już wiecie, jesteście przygotowani na te wszystkie okoliczności, jesteście znacznie dalej przed waszą konkurencją przez to, że dobrze przepracowaliście ten cały proces wypełniania canvasu. Mam nadzieję, że to wam w jakiś sposób pomogło, że będziecie używać tego narzędzia. Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące Lean Canvas, pracy z nim, gorąco zachęcam do zadawania ich w komentarzach, do rozmowy z nami w komentarzach, do pisania też maili na hello@zapytajvc. Mam nadzieję, że wiecie już wystarczająco dużo, żeby zabrać się za wypełnianie canvasu dla swoich projektów. Życzę szczęścia, powodzenia i sukcesów. Do widzenia.